7 lipca w Urzędzie Miejskim w Olsztynku atasze wojskowy ambasady Francji wręczył Order Narodowy Legii Honorowej byłemu legioniście Zygmuntowi Jadczakowi, mieszkańcowi Olsztynka. Gratuluję. Czułem się trochę zobowiązany być tutaj dzisiaj, bo pan Zygmunt Jadczak otrzymał dzisiaj najwyższe francuskie odznaczenie, Order Legii Honorowej. To dla mnie zaszczyt wręczyć ten medal, bo pan Jadczak jest w Legii jakimś bohaterem, bo znał ten bardzo trudny okres podczas wojny w Indochinach. I też czułem się zobowiązany, bo jestem oficerem Legii Cudzoziemskiej, francuskiej Legii Cudzoziemskiej, więc to dla mnie podwójny zaszczyt. Zygmunt Jadczak jest najstarszym polskim legionistą żyjącym w Polsce. Dlatego na uroczystość wręczenia orderu przybyło wraz ze sztandarem Legii Cudzoziemskiej kilku byłych legionistów, dla których Zygmunt Jadczak jest wzorem żołnierza i kolegi. To jest najwyższe odznaczenie francuskie przyznawane przez prezydenta Republiki. A dla nas Zygmunt zasłużył sobie, służył w latach 47-52 i to były na terenie Indochin, gdzie toczyła się wojna. Czułem się tak samo zaszczyceni, że nasz starszy kolega Zygmunt został odznaczony przez prezydenta Republiki. Artur Wrochna, burmistrz Olsztynka, zna historię udziału Zygmunta Jadczaka w największych konfliktach zbrojnych ubiegłego wieku. Mieliśmy dzisiaj wyjątkową uroczystość. Ta uroczystość, która pewnie się nie powtórzy wiele, wiele lat. Powstaniec warszawski, więzień Pawiaka, Majdanka, później jego losy cały czas związane z wojskiem, ale z Legią Cudzoziemską. Z obozów na terenie Niemiec trafił do Legii Cudzoziemskiej, gdzie chciał dalej walczyć z komunizmem i trafił do Indochin, trafił do Afryki i tam spędził wiele lat. Władze miasta i mieszkańcy są dumni, że Zygmunt Jadczak po powrocie do kraju zamieszkał w Olsztynku. Po wojnie wrócił jako warszawiak, niestety został z tego miasta zesłany, ale cieszymy się, że trafił do nas, do Olsztynka. I tutaj żył sobie skromnie, nikomu nie mówiąc o swojej przeszłości tak naprawdę, bo i czasy były przecież takie, że nie było mu łatwo eksponować tego wątku Legii Cudzoziemskiej. Powstaniec warszawski, bohater wojny indochińskiej, ranny w walce, był szczególnie wzruszony podczas ceremonii. Jestem szczęśliwy w ogóle i dumny z tego, że Francja doceniła moje zasługi za walkę w Indochinach. Bo ja miałem pierwszorzędne noty od wszystkich dowódców. Wszystko leży w obalni we Francji, w archiwach. Ja nie mam tego, ja mam książeczkę wojskową francuską, ale tam nie ma opinii. Ale kiedyś byłem w biurze i zajrzałem do swojej opinii. No były ekstra. Pisało, że legionier excellent à tout le point de vie, to znaczy pod każdym względem, wyśmienity żołnierz.